Cześć, tu Kuba. Nie mogę podejść do telefonu albo nie ma mnie w domu. Zostaw wiadomość. Cześć, tu Jola. Słuchaj, bądź od czwartej pod biurem, to oddam ci te rzeczy Tomka. Kolejny atak przy użyciu broni chemicznej w Syrii. Cały świat czeka na odpowiedź Stanów Zjednoczonych i Rosji. O dalszej sytuacji będziemy informować na bieżąco. A teraz o niepokojąco wzrastającej ilości samobójstw. Tylko w ostatnim tygodniu 11 osób odebrało sobie życie. Policja bada okoliczności tych zdarzeń. Chyba człowieku, ślepy jesteś, obudź! Witam. Czy pan Stefan W. Gong? Tak, zgadza się. Chciałem z panem chwileczkę porozmawiać. To chciałem zadać dosłownie kilka pytań. To potrwa dosłownie chwilę. Czy zgodzi się pan? Jeżeli to konieczne, to oczywiście. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czym tak naprawdę mogę ci pomóc? Mój przyjaciel, mój najlepszy przyjaciel, Tomek Pawlicki, kilka dni temu popełnił samobójstwo. Tuż przed jego śmiercią on mógł pana odwiedzić. Twoja historia bardzo mnie poruszyła, ale nie mogę ci pomóc. Moje stówki to faktycznie rzadkość. Jednak panują tu takie zasady, że ja nie mogę zdradzać danych moich gości. Bardzo mi przykro, ale jednego jedyne, co mogę panu zaoferować, to zawsze. Gratuluję. Świetnie ci poszło. Co się stało? Udało ci się. Zakłębiłeś się w głąb siebie. Gratuluję. Nie każdemu udaje się za pierwszym razem. Musisz nadmuchać ten balon, aby uspokoić krążące w tobie emocje. Wystarczy. Już, wystarczy. Wystarczy! Uspokój się! Wystarczy! Wynoś się stąd. Wynoś się. Nie chcę cię więcej widzieć. Wynoś się.
Moje życie straciło się, moje życie straciło się, moje życie straciło się, straciło się, straciło się. On zabrał się, on zabrał się, on zabrał się, on zabrał się, on zabrał się. Moje życie straciło się, moje życie straciło się. Gratuluję, świetnie ci poszło. Co się stało? Udało ci się. Zakłębiłeś się w głąb siebie. Gratuluję. Nie każdemu udaje się za pierwszym razem. Musisz nadmuchać ten balon, aby uspokoić krążące w tobie emocje. Tylko sam wiem, żeby udało. Seria niewyjaśnionych samobójstw trwa. Dzisiaj w Warszawie odnaleziono ciało młodego mężczyzny, który targnął się na swoje życie. To już 12. osoba w tym tygodniu. Policja wciąż szuka związku między tymi wydarzeniami.